Sukcesem zakończyła się akcja Piękno dla Bohaterek. Lokalne inicjatorki z Jaworzna Marzena Musiał i Karolina Kępka przekazały dla żeńskiego personelu szpitala wielospecjalistycznego w Jaworznie około 100 bonów na zabiegi kosmetyczne. Bardzo się cieszymy, że mamy taką dużą ilość bonów. Jest co przekazywać i jest czym się dzielić z pracownikami naszego szpitala. Bony będą miały dłuższy okres, bo aż rok czasu na wykorzystanie, więc na spokojnie, jak ta sytuacja cała się uspokoi, pracownicy szpitala będą mogły skorzystać z naszych usług. Bony w imieniu pracownic odebrała położna Barbara Boczoń, która nie kryła zadowolenia z takiego wsparcia. Z ogromną wdzięcznością w sercach przekazujemy to. Dziękuję, czuję się wyróżniona, naprawdę, w imieniu wszystkich koleżanek. Bardzo, powiem szczerze, to jest takie dopieszczenie dla kobiety, tak? W takich ciężkich warunkach, jak teraz pracujemy, wiadomo, każda z nas chciałaby coś zrobić, żeby lepiej wyglądać, tak? Jest dla nas taki podarunek, to jest naprawdę duże, duże wyróżnienie. Piękno dla Bohaterek to akcja zrzeszająca przedstawicieli branży beauty, mająca na celu podziękowanie damskiej części służby zdrowia za ich ciężką pracę w walce z wirusem. Udało nam się zebrać prawie 20 salonów. Nie spodziewałyśmy się takiego odzewu. Na początku zaklepałyśmy dla naszego miasta 30 bonów z obawą, że nawet tylu nie uzbieramy. I bardzo szybko ta akcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Bony podarunkowe przekazano z jaworznickich salonów. Przystąpiły do tej akcji jaworznickie salony kosmetyczne, fryzjerskie oraz gabinety odnowy biologicznej.